Stefan Krajewski, poseł na Sejm RP, zorganizował konferencję prasową przy Szpitalu Wojewódzkim imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Polityk apelował o pełne otwarcie placówki dla potrzeb mieszkańców subregionu łomżyńskiego. Spotykamy się po raz kolejny przed Szpitalem Wojewódzkim w Łomży, szpitalem imieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego, by zaapelować do władz województwa, do pana wojewody Bohdana Paszkowskiego, do pana marszałka Artura Kosickiego, do Ministerstwa Zdrowia, do pana ministra Szumowskiego o to, by ten szpital wrócił do szpitala ogólnodostępnego. Słyszymy po raz kolejny, że kolejne oddziały będą uruchamiane. Niestety 7 oddziałów zostaje dalej przeznaczonych tylko dla osób z COVID-em. Są ze mną tutaj osoby, które odpowiedziały na mój apel w mediach społecznościowych, bo osoby, które korzystają chociażby ze stacji dializ, co drugi dzień jeżdżą po całym województwie, nie tylko w województwie podlaskim, ale też jadą do województwa mazowieckiego, do województwa warmińsko-mazurskiego, żeby poddać się dializie. To jest rzecz niezrozumiała dla wszystkich. Zainwestował zarząd województwa i poprzedni, obecny, duże pieniądze, żeby to wyposażenie w sprzęt było jak najlepsze, żeby ten sprzęt był jak najnowocześniejszy. Dzisiaj widzimy, że te oddziały, gdzie pacjenci mogliby dojechać do innych jednostek, zostają odblokowane, natomiast dla tych pacjentów, którym ten dojazd jest bardzo utrudniony, muszą właśnie jeździć po innych miastach. Proszę sobie wyobrazić, jak słyszę od pacjentów, że dializa trwa około 5 godzin. Dojazd chociażby do Białegostoku, do Suwałk to kolejne 2-3 godziny. Pacjenci są zbierani z różnych miejsc na ten wspólny organizowany transport, czyli około 10-11 godzin co drugi dzień muszą poświęcić na to, żeby poddać się dializie. Ale też kolejne oddziały, o których mówimy, oddział neurologiczny, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy, to wszystko są oddziały, z których chcą korzystać pacjenci, nie ci, którzy są chorzy na COVID-a, tylko ci, którzy potrzebują na co dzień takiego zaopiekowania się. Dobrze, że te przychodnie zostały odblokowane. Apeluję do pana wojewody, by tą decyzję zmienił. Słyszymy o tym, że jeśli taka decyzja zapadnie, że szpital będzie tylko przeznaczony, te poszczególne oddziały dla pacjentów z koronawirusem, to przez rok czasu ta stacja dializ może tutaj nie działać, być wyłączona dla covidowców. Trzeba zrozumieć tych ludzi, którzy na co dzień korzystają. To jest około 80 osób. Natomiast no też widzimy, że tych pacjentów nie było z koronawirusem, bo z informacji, które udało mi się pozyskać, nie było żadnej osoby z koronawirusem dializowanej. Tak samo na tych innych oddziałach, dlatego też zgłaszam interwencję poselską do pana wojewody. Zawieram też w niej pytanie, co od ilu pacjentów właśnie było hospitalizowanych w ciągu tego czasu, jak to wygląda na dzień dzisiejszy i oczekuję zmiany decyzji, podejmowania decyzji racjonalnych. To nikt inny jak politycy opcji rządzącej, ale też i osoby, które powołują na poszczególne stanowiska, zapowiadały, że będą konsultować ze społeczeństwem decyzje. Dzisiaj widzimy, że tych konsultacji brakuje. Nie ma informacji. Informacje, które pozyskujemy z mediów, pojawiają się dopiero, kiedy decyzje zostały już podjęte. Naprawdę trzeba słuchać mieszkańców. To jest 320 tysięcy mieszkańców subregionu łomżyńskiego, którzy zostali wyłączeni spod opieki oddziałów specjalistycznych. Dzisiaj trafiają pacjenci tutaj, stąd są przekierowywani do Zambrowa, do Kolna, do Grajewa, do Białegostoku, do Ostrołęki. W Ostrołęce też przecież szpital przyjmuje pacjentów z COVID-em. Udało jednak tam się władzom wojewódzkim wyznaczyć ten szpital tak, by oprócz tego, że pomaga osobom z koronawirusem, przyjmuje pacjentów, którzy chorują na różne choroby, schorzenia, wymagają
czy szybkiej pomocy, czy dłuższej hospitalizacji. Jest tu kilka osób, które od początku angażują się, zbierały podpisy pod petycją. Jest to dla nas po prostu już bardzo męczące. Trzeci miesiąc, co tydzień po 900 kilometrów w jedną, w drugą stronę. Mało tego, to są dializy nocne. W związku z tym ja wracam do domu średnio tak pomiędzy pierwszą a drugą w nocy. No a są jeszcze grupy, które wracają rano, ponieważ zaczynają dializy o 24 w Suwałkach, kończą o godzinie 4 rano, więc przyjeżdżają do domu na 6. Powiem tak, że od 3 miesięcy mamy życie postawione na głowie. Źle śpimy, bo po prostu jeżeli nawet przyjedziemy o tej pół do drugiej w nocy, to jest bardzo ciężko usnąć. Człowiek dalej po prostu jeszcze jedzie i dalej wszystko to przeżywa, bo to jest długo. Także mówię, wycieczki są fajne. Ja uwielbiam wycieczki krajoznawczo-turystyczne, ale nie wtedy, kiedy trzeba ratować życie, kiedy człowiek jest przemęczony, kiedy wszystko boli. Takich ludzi jak ja w samych Suwałkach jest prawie 20, bo to są chyba 3 grupy. No a wcale nie jest lepiej tym, którzy jeżdżą do Białegostoku, do Grajewa, do Ełku, do Ostrołęki, można powiedzieć, mają najbliżej, ale to mimo wszystko jest po prostu bardzo ciężkie. Także bardzo proszę w imieniu wszystkich dializowanych pochylić się nad naszym losem i przywrócić nam naszą stację dializ w Łomży, bo tutaj naprawdę sprzęt jest bardzo dobry. Panie pielęgniarki tak samo są bardzo uprzejme, personel po prostu dba o nas. My nie mamy nic przeciwko personelowi w Suwałkach, bo tam naprawdę się o nas troszczą. Problemem są dojazdy, bo to jest po prostu bardzo daleko. Bardzo proszę o przywrócenie nam naszej stacji dializ w Łomży. Z naszymi plecami stoi ogromny kompleks szpitalny, którego wyspecjalizowany potencjał medyczny w tym momencie jest praktycznie wciąż w zawieszeniu. A nasze miasto i region, no cóż, otrzymaliśmy ostatnio 1 czerwca taki niejako prezent na Dzień Dziecka, no ale ruszyły poradnie, tylko że no, my nie jesteśmy dziećmi. Nie chcemy być obywatelami drugiej kategorii, którzy muszą tułać się po regionie, szukając szpitala. Poradnie wszystkich sytuacji życiowych nie rozwiążą. Mamy dzieci, mamy seniorów, ale też osoby w wieku produkcyjnym ze swoimi problemami, naprawdę nagłymi i poważnymi. Myślę, że traumatyczna decyzja i dosyć nagła o wyznaczeniu tego szpitala za nami na jednoimienny szpital zakaźny już i tak była dla miasta i regionu wystarczająco dużą traumą. Nie przedłużajmy tej traumy bardziej, tym bardziej, że myślę, że nie ma ku temu większych powodów w tym momencie. Pacjentów covidowych w regionie mamy, myślę, niewielu, czyli nasze łomżyńskie społeczeństwo wywiązało się z zadania, pokazało, że jest społeczeństwem odpowiedzialnym i obywatelskim. No więc myślę, że czas, żeby władze wojewódzkie też w odpowiedni sposób to doceniły i przynajmniej pokazały jasny harmonogram przywracania tego szpitala. Kilka dni temu wysłałem pismo w trybie informacji publicznej. Zapytanie między innymi o to właśnie. Tego harmonogramu wtedy nie było. Mam męża po udarze, 25 lat już po udarze. Jest sparaliżowany, ma mowę odjętą, no po prostu bez mowy i sparaliżowany. Teraz przeszedł zabieg guz wycięty i 40 cm grubego jelita. Jest mu bardzo ciężko, potem przyszli inne choroby, potem przyszła zapalenie płuc i jeździ teraz do Białegostoku na dializy. Wyjeżdża z domu godzina po 10.20. Wraca godzina po 20.20. Wraca w bardzo ciężkim stanie, już nie do wytrzymania, więc proszę, błagam na litość, przywróćcie tutaj te dializy, bo tu jest nasz szpital, nasz dom.
Panie wojewodo, apeluję do pana. Jest czas na zmiany tych decyzji. Nie musi pan słuchać mnie jako polityka, jak czasem mówicie, ale niech pan posłucha tych pacjentów, tych osób, które na co dzień i tak mają wiele problemów, muszą się opiekować najbliższymi, a przez to jeszcze mają dużo więcej tych problemów. Przesyłam do pana to pismo, tą interwencję poselską i proszę, żeby pan tą decyzję zmienił. Dziękuję bardzo.